prezydent odpowiada Kosiniakowi. Dziękuję za troskę. Andrzej Duda do Kosiniaka-Kamysza. Dziękuję za troskę o moje zdrowie. Dziękuję za troskę o moje zdrowie. Ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym, to moje państwowe zadanie. Tak prezydent Andrzej Duda odpowiedział na słowa szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza o tym, że może jechać i zaszczepić prezydenta przeciwko COVID-19. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w piątek na antenie TVN24, że będzie się szczepić przeciwko COVID-19. Ja powiem więcej, ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fakenewsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia, dodał prezes ludowców. W odpowiedzi prezydent Andrzej Duda napisał w sobotę na Twitterze: Szanowny panie przewodniczący Małpa Kosiniak-Kamysz. Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym. To moje państwowe zadanie, a w dodatku należę do ozdrowieńców, dodał. Prezydent dołączył również do Twitter rozmowę z ekspertami na temat szczepionki przeciwko COVID-19. Nagrania jest dostępne na stronie prezydenckiej kancelarii. We wtorek Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień, którego celem jest doprowadzenie w 2021 rok do odporności populacyjnej. Szczepionki na koronawirusa mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Program przewiduje, że w pierwszej kolejności szczepienia otrzymają pracownicy sektora ochrony zdrowia, sanepidu i DPS-ów. Po nich będą mogli zaszczepić się nauczyciele, żołnierze i seniorzy z domów opieki.